Na dzisiejszym nagraniu zobaczycie od środka, jak wygląda kurs przetrwania w mieście. Nie jako oczywiście pełna i wyczerpująca relacja z tego szkolenia. Trwa ono 2 doby, jest niesłychanie intensywne, pełne przygód, zaskoczeń, pewnych sytuacji dwuznacznych, tak jak w realnych sytuacjach zagrożenia, tak jak w realnych kryzysach. Jest to duże wyzwanie dla uczestnika, niemniej jednak świetna przygoda. Oglądając ten film, drogi widzu, miej proszę świadomość, że są to wycięte z kontekstu wąskie zakresy tego, co akurat zdołaliśmy nagrać i udokumentować. Jednocześnie dokumentacja ta przebiegała w taki sposób, aby nie zdradzać pełnego kontekstu ćwiczenia, bo być może nabierzesz ochoty, aby wziąć udział w kursie przetrwania w mieście i szkoda by było, abyś dokładnie znał jego przebieg. W survivalu liczą się zaskoczenia, liczą się sytuacje nagłe, niespodziewane i w tym wszystkim niestandardowe, nieszablonowe podejście zorientowane na szukanie rozwiązań. Nawet jeżeli dane ćwiczenie nie jest poprzedzone pełnym merytorycznym instruktażem, jak należy coś zrobić podręcznikowo. Liczy się kreatywność, liczy się postawa, liczy się motywacja oraz to, żeby w drugiej kolejności wszystko to spotkało się z pewną optymalną procedurą i merytoryką. Koniec gadania, serdecznie zapraszam na bardzo wąskie urywki i fragmenty kursu przetrwania w mieście. Zrealizowanego tym razem nie dla grupy uczestników, ale dla jednego człowieka w ramach tak zwanej oferty indywidualnej. Pali się w budynku. Szybko do wyjścia, Adam, do wyjścia. Tędy, tędy, tędy. Dawaj, dawaj, dawaj. Ewakuujesz się z tego pomieszczenia. Stoisz w oknie, a strzelają. Sprawdź okno, czy mam otwarte. Dolna rampa, tak jest. Powoli, powoli, ostrożnie. Ostrożnie, myśl co robisz. Wybierz luz teraz. Wybierz luz, stań gdzieś w środku okna. Uważaj na głowę. Nie masz całej liny za oknem. Nie masz całej liny za oknem. I opuszczaj. Dobra. Jesteś na ziemi? Mhm. Okej. Okay. Zdaj mi gogle. Jak wrażenia? Dość realistyczne. Ciężko, trudno. Pamięć musi działać tutaj. Nie wzrok, a pamięć. Jakieś tam szczątkowe elementy wzroku. Okej. Okay. Jesteś stały? Fizycznie i psychicznie? Chyba tak. Dobra. Nie, spoko, spoko, spoko. Dobra, super, super. Zaraz sobie omówimy dokładnie całą merytorykę, czy wszystkie stanowiska, wiązania, czy wszystko było ok, nie? Sam byłeś? Tak.
superkryzysowej sytuacji, w momencie, w którym mamy wyczerpane wszystkie inne środki. Czyli w domu wiemy, że instalacja jest już pusta, że w bojlerze nie ma wody, że w tym zasobniku, dokładnie. Już tam też jest wszystko, że tak powiem. No. Dokładnie tak. Znaczy spłuczka to jest mechanizm do spłukiwania, a to jest rezerwuar WC, też tam nie ma wody, tak? No to w tym momencie wychodzimy poza chałupę i zaczynamy szukać. Fontanny, cmentarze, parki, boiska, myjnie samochodowe, drobne jakieś kraniki, małe, techniczne do jakiegoś mycia, nie wiem, podjazdów, niepodjazdów, szlauchy i węże ogrodowe i resztka wody. Ogródki działkowe, sady, tak? Tak, ogródki działkowe, sady. Pola golfowe. Tak, niestandardowe też jako naturalne zbiorniki, czyli mokradła i bagna, a pozyskiwanie deszczówki możliwie czysto i z możliwie wysokiego poziomu w mieście, na przykład dachów, nie? No i po prostu rozłożona jakakolwiek wtedy czysta folia, nie? Jak nie ma kasy, to będzie wysprzedawać, żeby wynajmować. Czekaj, trzeba 20 lat zasiedzieć, tak? Żeby przychodzić na własność. A co, 25? Tak. O, ale mięciutki ten węższy teraz. Po prostu na stopku tego na tektura, rolka, zalana floryną. Ta taka świeca, tu jest akurat resztka tej pasty, bo to już bywa niegotowane, jak się tam tutaj wody. I jeszcze raz. Okej. Okay. Z takim dodatkowym ściskiem. Tu łatwo to wyparować, żeby po prostu na trzymać, żeby nie miał rękawic. No i grunt, żeby ich nie stykać, tylko obijać, nie? Super. Okej. Okay. Jesteśmy na skraju kompleksu budynków. Twoje zadanie będzie polegało na tym, żeby docelowo wejść i zainstalować się na noc, wykorzystując twój plecak ucieczkowy w określonym budynku. W tym budynku znajdują się różne, nazwę to celowo takim słowem, sygnały. Sygnały, które mogą świadczyć o pewnych zasobach, o pewnych okazjach, ale też o pewnych zagrożeniach. I ćwiczenie nie polega na tym, żebyś stawił czoła zagrożeniom, na zasadzie zareagował na nie, tylko ćwiczenie w tej drugiej dobie kursu, tak, teraz, gdzie się znajdujemy, polegało na tym, żebyś w ogóle wychwycił te sygnały. Żeby twoja percepcja na każdym możliwym poziomie wykumała, że w danym miejscu, albo z danego kierunku, albo na danym poziomie jest jakieś potencjalne zagrożenie. I nie polega na tym, raz jeszcze podkreślić, żebyś na to zareagował, tylko żebyś po prostu wychwycił ten czynnik, jakąś przesłankę, o, to jest dobre słowo, która świadczy o zagrożeniu, tak? Czy do tej pory jest zrozumiałe, co powiedziałem? Tak. Okej, okay, super. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale tak. Okej, okay, tutaj nie trzeba doszukiwać się skomplikowanych konstrukcji, trzeba bardzo dosłownie i wprost przyjmować to, co mówię. Nawet jeżeli pewnego słowa używam nieostrego, typu sygnały czy przesłanki, tak? Chodzi o to, że ćwiczysz nie sposób reakcji na zagrożenie,
typu, nie wiem, walka, ucieczka, czy cokolwiek jeszcze innego, rozbrojenie bomby, nie wiem. Tylko chodzi o to, żebyś czynniki zagrożenia zakodował, zauważył, tak? Więc to jest ćwiczenie dla twoich zmysłów. I uwaga, dla wszystkich twoich zmysłów, tak? Nie jest tylko, i nie należy tylko polegać na wzroku, w szczególności po ciemku, tak? Oczywiście widzenie peryferyjne, widzenie kątem oka, tak? Wychwytywanie ruchu, jakby to wszystko jest okej. I ogólnie sprowadza się do tego, żeby zrobić stop, po prostu fizycznie się zatrzymać, no bo twój ruch generuje też hałas, tak? Twój ruch przyciąga uwagę, ale twój ruch też powoduje, że nie jesteś w stanie wszystkiego zakodować. To tak jak jedziesz samochodem i ci miga szybko obraz z boku, prawda? Mhm. Trudno zauważyć szczegóły. Natomiast jak się zatrzymasz, wtedy jesteś w stanie ogarnąć szczegóły, tak? Mhm. Czyli zatrzymujesz się, patrzysz, słuchasz, a nawet używasz węchu. Ty wykonujesz zadanie, natomiast ja ci towarzyszę. Podążam za tobą i staram się też nie generować zbędnego hałasu, okej? Okay? Jeżeli... Czyli jesteś ze mną. Tak. Jeżeli ty się zatrzymujesz, to ja się zatrzymuję. Jeżeli ty biegniesz, to ja biegnę, tak? Mhm. Uwaga, będziemy się znajdowali na terenie, w którym są różnego rodzaju, nie wiem, trylinki w trawie albo jakieś dziury w nieprzewidzianych miejscach. Dlatego pouczam cię o zasadzie bezpieczeństwa. Jest jakiś czas na wykonanie tego? Nie. Nie. Dobra, a czym ma się skończyć? Powiem jeszcze, okay. Pouczam o zasadzie bezpieczeństwa, tak? Trzeba dbać o to, żeby nigdzie nie wpaść, nie potknąć się, nie zahaczyć o nic głową albo inną częścią ciała, dobra? Okej. Okay. Więc na to zwróć uwagę. Czytaj, poruszaj się wolno, patrz, gdzie stąpasz, myśl, co robisz, okej? Okay? Mm-hmm. Może być na przykład, nie wiem, szkło, którym się możesz pokaleczyć, więc jeżeli na przykład chwycisz za ramę okna, gołą ręką, no to jest ryzyko skaleczenia się, tak? Zasady bezpieczeństwa jasne? Logiczne. Logiczne. Dobra, miałeś pytanie. No, czym ma się to skończyć? Chodzi o to, żebyś zbadał cały obiekt, wychwycił wszystkie możliwe zagrożenia. Jeżeli wychwycisz zagrożenie, to mówisz słowo zagrożenie i pokazujesz ręką, ewentualnie dajesz jeden prosty komunikat, który mi objaśni, że co konkretnie zauważyłeś, tak? Co odnotowałeś. I teraz tak, to ćwiczenie wymaga poruszania się w przestrzeni zurbanizowanej, jak to w budynku, jak to w przestrzeni miasta. I trzeba pamiętać o tym, że wchodzisz, jakby przez tą krótką chwilę byłeś w lesie, ale ponownie wchodzisz do miasta. Miasto, o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, może to jest oczywista oczywistość, ale to jest trójwymiarowe środowisko. Nie mamy potencjalnych zagrożeń, przeciwnika, czegokolwiek, co by nas mogło zagrażać na jednym poziomie, tylko mogą być nad nami, mogą być pod nami, tak? Jako, że przestrzeń, miasta, różnego rodzaju konstrukcje są w trójwymiarze, nie? Nie jest to kurs taktyczny, który nauczy cię tak zwanego czyszczenia pomieszczeń, czyli walki w budynku na krótkim dystansie, tak? Czy to w standardzie Fibuła, czy w standardzie CQB, czy w jakimś tam innym. To są takie wojskowe, że tak powiem, jakby wyznaczniki sposobu działania. Tak? To narzuca pewne standardowe procedury operacyjne. Tym się nie będziemy zajmować, to możemy jakby o tym powiedzieć nieco później, ale pamiętaj, wchodząc do pomieszczenia, stojąc w świetle drzwi, jesteś widoczny zewsząd. To jest pierwsza informacja. Tak? Druga informacja jest taka, że masz ostre kąty. Czyli wchodząc do pomieszczenia, jeżeli stoisz w świetle drzwi, to nie jesteś w stanie w tym samym momencie sprawdzić lewego i prawego narożnika. To jest niemożliwe, bo masz tylko jakby jedną parę oczu, możesz wzrok obrócić w jedną stronę. Tak? Więc pewnym rozwiązaniem zakrawającym o pewną wiedzę taktyczną jest to, żeby zbliżając się do drzwi, zanim je przekroczysz, zanim przejdziesz przez próg, to odpowiednio trawersować, czyli przemieszczać się krokiem dostawnym na lewo i na prawo, tak, tak aby normalnie, gdyby to były zadania... Mniejszy kawałek przestrzeni został nieobejrzany. Dokładnie tak. Normalnie w działaniach taktycznych oczywiście chodziłoby o kontrolę sektora za pomocą broni palnej, tak? Broni tutaj nie masz, tak? I to jest okej, okay, ale chodzi o to, że badając pomieszczenie, również możesz zastosować na zasadzie analogii podobne rozwiązanie. I nie chodzi o to, żebyś teraz kroił wszystkie narożniki w wszystkich możliwych pomieszczeniach, ale w szczególności, gdy coś wzbudza twoją wątpliwość. Tak? To pamiętaj, że masz takie narzędzie, więc zanim wejdziesz do pomieszczenia, tak naprawdę bardzo wiele możesz się dowiedzieć jeszcze z zewnątrz. Mhm. Okej? Okay? Dobra. Musisz podjąć decyzję, czy zadanie wykonujesz ze sprzętem, czy bez sprzętu. Każda opcja ma plusy i minusy. Natomiast każda jest możliwa i to jest twoja decyzja. Okej? Okay? Jeżeli
przyjmiesz ze sprzętem, no to po prostu działasz z marszu, tak? Mhm. Jeżeli przyjmiesz, że bez sprzętu, to musisz pomyśleć, w którym momencie, na jakim etapie, już wiedząc, który to jest budynek, gdzie bezpiecznie skitrać swój sprzęt i dokonać selekcji, co z tego sprzętu może być Ci potrzebne w budynku, a co nie. Na przykład śpiwór nie będzie Ci potrzebny, ale może w Twoim wyposażeniu ucieczkowym jest jakiś element, który podniesie poziom Twojego realnego bezpieczeństwa, na przykład latarka, rękawice. Mhm. Może stanowić jakiś przyrząd pomocny do czegoś, nie? Żeby coś, wiesz, jakby dostać się gdzieś, tak? Więc zastanów się, na rozważania masz minutę, ok, żeby dokonać selekcji i przygotować się do wyjścia. Pierwsze metry ja prowadzę, tak? Ty idziesz za mną, ok? Mhm. Potem ja Ci dam znać, że Ty obejmujesz prowadzenie, dobra? Okay, okay. Sprawa jasna? Jasno. Będzie fajnie. Jest zagrożenie. Informacja o zagrożeniu niewykrytym. Dobrze się rozejrzyj. Masz w zasięgu wzroku informacje, sugestie o potencjalnym niebezpieczeństwie. Skrzynka z otwartymi przewodami? Nie. Łuski w zasadzie. Tak jest, łuski. Strzelanie. No, było strzelane, tak? Jeszcze raz, co? Głośniej. Granat na drzwiach. Tutaj. Na tych boczkach. No, a widzisz, w czym jest ten granat? W szklance. Tak jest, jest w szklance. W szklance w kółku. No. Super. Jeszcze raz, co czujesz? Dziwny benzynowy albo ropny zapach. Mhm. Odzyskanie tej ręki. Odzyskanie się kontroli nad nożem, tak? I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back.
I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I wyciągasz. Suwadło w tył, mocnym pewnym ruchem. I do góry lekko. Tak jest. Przeładuj. Dobra. I co teraz? Tak? Nie wyciąg. Super. Tak jest. Super. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Tak. Właśnie kończymy pionierską, bo pierwszą taką edycję indywidualnego kursu przetrwania w mieście. Indywidualnego, to znaczy realizowanego dla jednego uczestnika. Jest z nami Adam, który przez ostatnie 48 godzin mega, mega hardkorowo radził sobie w pozytywnym sensie. Radził sobie, działał, walczył, rozwiązywał różne trudności po drodze, serwowane przez podstępnego instruktora. I mówię tutaj, że sobie hardkorowo radził, bo mam na myśli te przeżycia, które kurs przetrwania w mieście oferuje. No i pytanie, jak się masz, Adam, jak zdrówko, jak żyjesz, jak samopoczucie, a przede wszystkim jak poziom czego, jakiegoś takiego merytorycznego osadzenia się w kontekście przetrwania w mieście? To po kolei. Jak się mam? Na pewno mam się przetyrany, przeczołgany, ale szczęśliwy. Szczęśliwy, że po pierwsze dotarłem do końca, chociaż były dziwne, ciężkie momenty. Jak to w mieście. Jak to w mieście. Zwłaszcza, że scenariusz był taki, jaki był, nie będę zdradzał. Tajemnica. Tajemnica, zachęcam. W tym miejscu już mogę zachęcić, już przy pierwszym pytaniu mogę zachęcić. To zdrowie. Chyba się mam dobrze, znaczy chyba, na pewno mam się dobrze. Poza tym, że mam wrażenie, że ze 4 kilo schudłem. Wypociłeś. Wypociłem, tak. Najprawdopodobniej była to woda, utrata wody, bo tutaj właśnie masa wysiłku takiego przeplatanego momentami spokoju, ale generalnie aktywnie trzeba trzymać tam te 90% na cały czas, a momentami na 150 trzeba wchodzić, żeby ale budować. Były też momenty, gdzie ta aktywność w rozumieniu fizycznym 30%? Czyli było to zróżnicowane, bo no były te momenty takie warsztatowe przede wszystkim, nie? Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że tam, no, to były takie elementy ciekawych umiejętności, technik, takie właśnie warsztaty, osadzone też w różnych ciekawych, fajnych, klimatycznych przestrzeniach, bo nie tylko miejscach, ale i przestrzeniach. I tutaj można było naprawdę sobie wypróbować, spróbować przetestować swoje umiejętności w różnych aspektach, o których też nie będę mówił. To dobrze. W różnych aspektach. No i tutaj można było właśnie tak bardziej się zregenerować. No. W sensie wychillować od takiej orki fizycznej, od takiej właśnie napinki, czy tam właśnie fizycznej eksploatacji. O właśnie, też takie jakby projektując dla Adama, bo jako pionier tak, tego szkolenia się zgłosił. Wcześniej realizowaliśmy takie kursy grupowe i one miały nieco inny program, ale właśnie ten pionierski program też starałem się właśnie tak to, wiesz, przygotować, żeby była różnorodność, żeby nie było tylko, że
150% non-stop, od pierwszej do ostatniej minuty, ale właśnie tak jak to w życiu, tak jak to w sytuacjach, ta dynamika jest po prostu mieszana, nie? Tak więc no, fajnie, że to też się udało zrobić w takim razie. No ale też nawet jeśli nie byłaby mieszana, to zawsze trzeba znaleźć ten moment na to, żeby chwilę odpocząć. Samemu to regulować, dokładnie, w survivalu to też jest umiejętność, to jest merytoryka, żeby w całym tym szaleństwie, które się dzieje w jakichś tam ekstremalnych sytuacjach, kryzysowych, masowych zagrożeniach, nie daj Boże wojny, żeby po prostu umieć sobie tą regenerację sił zapodać, tak? Bo no, tak jak powiedzieliśmy na początku kursu, że są goście, którzy są w stanie działać bardzo wydolnie przez 3 dni, przez 5 dni, przez 10 dni, ale nie ma człowieka, który byłby w stanie wydolnie działać na 150% przez na przykład mega długi czas, miesiąc, 2, 3, 5, tak? Czyli właśnie w kontekście takich realnych, długich scenariuszy. Ale okej, czyli mamy aktywności, warstwa merytoryczna, masz poczucie, że doświadczyłeś nowości? Warstwa merytoryczna. Może inaczej. To ciężko tu. Ja bym tego nie nazwał warstwą merytoryczną, chociaż tam się kryła masa kontentu takiego właśnie merytorycznego, który miał być przekazany, ale to nie były takie akademickie wykłady, tylko nakreślenie tematu, a potem realizacja tego, tej, nie wiem, czy zdobytej wiedzy, czy nakreślonej wiedzy, plus wiedza posiadana, jeśli taka była, bo czasami nie było, dawały taką synergię, która powodowała, dawała możliwość osadzenia się w scenariuszu, który się pojawił, to po pierwsze, który został zaplanowany, zaprojektowany. Dodam tylko, że nie miałem najmniejszego pojęcia, jaki to jest scenariusz, co będzie zawierał, jakie elementy. Jedną wiadomą było tylko sugestia potencjalnego, być może przydatnego sprzętu. No właśnie, bo sam kurs miejski, tak jak wszystkie kursy, które staramy się robić w oparciu o tą metodologię symulacji survivalowych, czyli kurs przetrwania symulacji survivalowe, to jest kurs, który realizujemy w lesie. Natomiast tutaj kurs miejski oparty jest o tą samą metodologię i siłą rzeczy no, Adam nie mógł po prostu wiedzieć, co go tutaj czeka, czyli przygotowując się do szkolenia, pakując sprzęt, no, miałem też taką intencję, żeby to było tak trochę jak przygotowując się na nieznane w kontekście realnych zdarzeń. Po prostu nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, jak się wydarzy. Jakie umiejętności będziemy musieli, do jakich umiejętności sięgnąć, co zaimprowizować, gdzie właśnie rozłożyć jakieś takie akcenty siłowe, wydolnościowe, gdzie jakby gdzie zainwestować swoją kreatywność, pomysłowość, a gdzie sięgnąć właśnie do wiedzy, którą każdy człowiek ma, ale nie do końca potrafi czasami używać jej w sytuacjach właśnie takich, czy to treningowych, czy też realnych. Czyli merytoryka to nie był wykład, tylko nie. To było troszkę nakreślenie tematu i nauka poprzez doświadczenia, tak? No, to taka synergia teorii szybko weryfikowanej w praktyce. Okej, fajnie. A od razu jeszcze dodam, domknięciem była zawsze taka retrospekcja, podsumowanie, omówienie, co na plus, co na minus, co poprawić, gdzie błędy, także... I ta właśnie to podsumowanie, taka bardzo fajna rzecz, wartość dodana do tego wszystkiego, do każdej przygody, bo to ciężko powiedzieć, że to było ćwiczenie. Całość była przygodą składającą się z takich małych mikroprzygód. Fajnie. No i właśnie, można wiele przeżyć, ale nie robiąc odpowiedniego zatrzymania się, bez chwili refleksji, po prostu to może szybko nam umknąć, gdzieś tam rozpłynąć się w ferworze walki. Okej, miałeś poczucie bezpieczeństwa, bo działy się wokół nas różne rzeczy, tylko było się pytanie, czy jako kursant miałeś to poczucie, że gdzieś tam to no, nie wymyka się spod kontroli, tak? Tutaj w tym miejscu nie będę się rozwijał, bo ten temat już mieliśmy chwilę wcześniej omówiony, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiadając najkrócej na to pytanie, tak miałem, tak wiedziałem, że będę bezpieczny, a z czego wynikają te moje przesłanki i takie poczucie, to tutaj już tutaj wyjaśniłem Kubie, więc... Dla mnie, jako dla instruktora, jest ważny nie tylko przekaz wiedzy, no ale też to, że nawet jeżeli robimy hardkorowe rzeczy, gdzie oczywiście jest element ryzyka, no właśnie, żeby
żebyśmy poruszali się w takim najbardziej ekstremalnym przypadku po pewnej granicy, ale jej nie przekraczali. Nie? I to też jakby na tym polega rola instruktora, żeby dostarczyć wiedzę w ciekawy sposób, ale jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo. W szczególności w warunkach miejskich, gdzie jest bardzo dużo czynników, jest takich, na które ja po prostu wpływu nie mam, tak? Więc jakby też trzeba się z tym liczyć. Typu na przykład ruch uliczny, tak? Czy nie wiem, jakiś pies, który nagle nam wyskoczy z jakiejś bramy i tak naprawdę obaj moglibyśmy być w tej trudnej sytuacji, tak? Dobrze, no to co? Jakieś jeszcze wolne myśli? Tytułem już domknięcia? Tak. Po pierwsze, serdecznie polecam. W imieniu instruktora zachęcam. Bo przygoda jest naprawdę fantastyczna. Po trzecie, co może być bardzo ważną przesłanką do zdecydowania się na taką wyprawę, na taką przygodę, jest to, że oprócz tego, że zostanie się osadzony w jakimś kontekście w ramach mikroprzygody, bo nie będę mówił, jeszcze raz powiem, że to nie ćwiczenie, tylko mikroprzygody, wiele decyzji trzeba podjąć samodzielnie i od tych decyzji zależy to, jak się dalej historia potoczy. Mhm. Także to jest fajne, że mimo tego, że jest to gdzieś tam w jakiś sposób usystematyzowane i zaplanowane, to na ten scenariusz jednak ma się duży wpływ samodzielnie, swoimi decyzjami. Tak? Mhm. I to już od pierwszej godziny spotkania. Też nie będę mówił dlaczego. Tak jest, nie zdradzamy szczegółów. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się też udzielić tego podsumowania, tego wywiadu. Nie ma problemu. I na sam koniec szkolenia serdeczne gratulacje za mega wkład, mega zaangażowanie, mega motywację, staranność, sumienność, świetną atmosferę, bardzo fajną i kumplowską. Jego zasługa. I gdzieś tam też podążanie ciągle za tą merytoryką, tak? Bo ja sam wiele od Adama mogłem się nauczyć i dowiedzieć. Zatem serdecznie Ci dziękuję. Gratuluję. Mega motywacja, mega zaangażowanie. Z przyjemnością przekazuję certyfikat Adamowi. Niech będzie fajną pamiątką. Niech będzie fajną pamiątką z tego szkolenia. Dużo wiedzy w obie strony. No i serdecznie zapraszam, wbijajcie na stronę, sprawdźcie, co tam mamy ciekawego i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Cześć, cześć. Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl.